Cześć, witajcie, a dzisiaj zrobimy sobie mikołajkowy przegląd zestawowych nowości LEGO na pierwszą połowę roku 2024. Kilka dni temu pojawiły się właśnie oficjalne zdjęcia zestawów LEGO na pierwszą połowę przyszłego roku, ale dopiero wczoraj te zestawowe nowości LEGO na pierwszą połowę przyszłego roku pojawiły się na polskiej oficjalnej internetowej stronie LEGO. Znaczy już w okolicach weekendu pojawiło się kilkanaście zestawów LEGO, no ale dopiero wczoraj, czyli we wtorek, pojawiła się reszta, dzięki czemu możemy po prostu przyjrzeć się z bliska tym zestawom, no i przede wszystkim poznać ich polskie ceny katalogowe. Tak w ogóle jestem, słuchajcie, w takim świątecznym sweterku, mam nadzieję, że to docenicie i będzie taki trochę klimat świąteczny. Dobra, tych nowości, słuchajcie, jest tyle, że powoli zaczniemy omawiać te zestawy. Zaczniemy sobie od serii LEGO Dreams. W ogóle planuję zrobić dwa filmy z omawiania zestawów nowości LEGO na pierwszą połowę przyszłego roku. Dzisiaj właśnie jest pierwsza część, no i pewnie druga część pojawi się jeszcze pod koniec tego tygodnia. No i w zasadzie to chyba tyle z takich ogłoszeń. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału i myślę, że możemy już powoli przejść do omawiania tych zestawów i zaczniemy sobie od zestawowych nowości z serii LEGO Dreams. Od czego by tu zacząć, słuchajcie? To może chyba od najmniejszego zestawu, czyli od terenówki Mateo. Tak wygląda, słuchajcie, ten zestaw. 45 zł 99 groszy, nie jest najgorzej. To jest właśnie cena katalogowa tego zestawu. Składa się z 94 elementów. Już mu się tutaj przyjrzymy z bliska. Jak to, słuchajcie, wygląda? No nie wygląda to najgorzej, no. Jest okej, jest okej. Co prawda mamy tylko jedną minifigurkę, szkoda, bo jakby były dwie, to byłoby już w ogóle super, ale i tak jest nieźle. A, no i możemy sobie jeszcze ten pojazd przekształcić w takiego jakby drona. Fajna sprawa. No i tak to, słuchajcie, wygląda na tyle jeszcze. Tak, tutaj możemy sobie właśnie z pojazdu przekształcić na takiego drona. Super, fajna sprawa. Naprawdę fajna sprawa. Dobra, to słuchajcie, lecimy dalej. No i oczywiście premiera 1 stycznia. Lecimy dalej. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy, słuchajcie, weźmiemy sobie balon na ogrzane powietrze. Easy, tak, super, super w ogóle to wygląda. Mamy tutaj 156 elementów, cena 69 zł i 99 groszy. Przyjrzymy się temu zestawowi z bliska. Okej, no tutaj mamy również jedną minifigurkę. No, no jeszcze jest taka mini postać, tak, to jest przeciwnik, który trzyma króliczka Banchu. Chyba tak nazywa się ten króliczek. Pewny nie jestem, więc zawsze możecie mnie poprawić w sekcji komentarzy. No poza tym ładnie naprawdę wygląda ten zestaw. A, no i możemy go jeszcze tak przebudować. Super sprawa. Wow, fajnie. Ten zestaw myślę, że zakupię. Ten zestaw raczej zakupię. Bo o ile tą terenówkę Mateo raczej sobie daruję, no chyba, że trafi się jakaś fajna promocja na ten zestaw, to ten balon na ogrzane powietrze Easy raczej zakupię. Lecimy dalej. Dalej mamy kosmiczny samochód pana Oza. I tutaj mamy dwie minifigurki, tak, tutaj mamy dwie minifigurki, cena katalogowa 129 zł 99 groszy, 350 elementów, nie najgorzej, super to wygląda, oczywiście też możemy to przekształcić w taki samochód, wow, super, ale dużo możliwości. Dużo możliwości, tutaj możemy aż na trzy sposoby przerobić ten samochód. Właśnie na taki łazik, na latający pojazd, no i jeszcze na taki zwykły samochód. Super, podoba mi się to, naprawdę. No to może ten zestaw też zakupię, no zobaczymy. Fajnie, naprawdę fajnie, dobra. Co dalej mamy? Dalej mamy, no jeszcze w zasadzie dwa zestawy, jeśli chodzi o serię LEGO Dreams. Mamy, słuchajcie, Zoe i Sowokot. Zian, nie wiem czy dobrze wymówiłem, tutaj coś daty nie widać, czekajcie, może wejdziemy jeszcze raz, aha, tutaj coś daty nie widać, no dobra. Ale podejrzewam, że też 1 stycznia, tylko coś daty nie widać. Dobra, 1 stycznia oczywiście przyszłego roku. Dobra, słuchajcie, tak wygląda ten zestaw, 437 elementów. I co my tutaj mamy? Mamy takiego potężnego latającego zwierzaka. Trzy figurki, no i jeszcze są takie dwaj mniejsi przeciwnicy. Fajnie, też to fajnie wygląda.
O, no możemy sobie przekształcić również na trzy sposoby z tego co widzę. Tak, zgadza się. Moim zdaniem ta pierwsza opcja jest najlepsza, no bo tutaj w takie jakby kota bez skrzydeł. No nie, to akurat już średnio wygląda, ale ten pierwszy model najlepiej wypada. Daje zdecydowanie radę. Okej, dobra. No to już sobie omówiliśmy. No i mamy jeszcze jeden zestaw z serii LEGO Dreams. Tak, no i tutaj już mamy datę, 1 stycznia przyszłego roku. Wieża Piaskina. 723 elementy. To będzie największy zestaw ze serii LEGO Dreams, przynajmniej na styczeń przyszłego roku. Pod względem liczby elementów oczywiście, 723 elementy. No i jak to wygląda? Tak to wygląda. Tutaj mamy w sumie 5 figurek, tak? Z tego co widzę, 5 figurek, o ile dobrze liczę. No wieża w sumie wygląda nawet okej. Tak, no i ta figurka chyba Piaskina. To jest chyba Piaskin, też naprawdę ciekawie wygląda. Wow, super. Jak tak teraz na tą figurkę patrzę, to robi wrażenie. No, fajnie, fajnie. No i możemy też sobie to przebudować, widzę, ale wydaje mi się, że ta główna konstrukcja jest najlepsza. Dobra, no i cena 419 zł 99 groszy. W sumie całkiem sporo jak za 723 elementy. Dobra, to słuchajcie, za nami pora na zestawy z LEGO Technic. Mamy, słuchajcie, 5 zestawów z tej serii i te 5 zestawów będzie miało swoją premierę 1 stycznia przyszłego roku. To co, zaczniemy sobie chyba od najmniejszego, tylko który tu będzie najmniejszy? Najmniejszy będzie buldożer do zadań specjalnych, a przynajmniej tak wnioskuję po ocenie katalogowej. Cena katalogowa 45 zł 99 groszy. Tak jak wcześniej wspomniałem, premiera tego zestawu będzie miała miejsce 1 stycznia 2024 roku. Prawie 200 elementów, tak dokładnie 195 części. No i zobaczmy, jak ten zestaw wygląda z bliska. Fajnie. Fajnie, że nawet w tak małym zestawie jest jakaś funkcja techniczna, co mnie bardzo cieszy. Mi ten zestaw się podoba i myślę, że nawet go zakupię, bo nie jest jakiś bardzo drogi, kosztuje 45 zł 99 groszy, więc myślę, że go nawet zakupię. Dobra, kolejny zestaw przedstawia wyścigowy łazik terenowy. Tak, tutaj mamy 219 elementów, cena 69 zł i 99 groszy. Bardzo ładnie ten model wygląda. Też ten zestaw mi się podoba. Ja w ogóle bardzo lubię zestawy ze serii LEGO Technic, ale jakoś je rzadko kupuję. No tak jakoś wychodzi. Tak to, słuchajcie, wygląda. Tutaj no szata graficzna tego pudełka też naprawdę daje radę. No i tak się ten zestaw prezentuje. Chyba mamy naklejki, tak. O, tutaj też są niestety naklejki. Tu naklejka, tu naklejka, tu naklejka. Na siedzeniach chyba też naklejki. Wszędzie naklejki, szkoda. Szkoda. Ale no patrzcie, tutaj widać, że to podwozie, te koła, to wszystko jest jakby ruchome, więc dostosowuje się do terenu. To tutaj duży plus za to. No ale w końcu to jest buggy, tak? No i zresztą widać, że mamy sprężyny, tak? Tutaj będą takie amortyzatory, tak jakby. No. A to co, to są tłoki chyba? Takie jakby? Nie, to nie są tłoki, nie. Dobra, to chyba nie są tłoki, tak mi się wydaje. Bo jest na to takie zbliżenie i wydaje się, jakby to miałoby być tłok, albo po prostu jakieś elementy, co będą wprawiane w ruch, ale chyba nie. Dobra, lecimy dalej. Kolejny zestaw to Neon McLaren Extreme Air Race Car. Cena katalogowa 129 zł 99 groszy, 252 elementy. Kolejny bardzo fajny zestaw. No i mnóstwo naklejek. Patrzcie, ile tego jest. Tu naklejka, tu naklejka, tu naklejki, tu naklejki, tu. No wszędzie naklejki. Masa naklejek. Szkoda. No tutaj też naklejki, tak? Tutaj też naklejki. No bardzo dużo naklejek. Zdecydowanie za dużo naklejek, ale tutaj widać, że mamy napęd, tak, tutaj mamy napęd chyba pullback, tak to się profesjonalnie nazywa, więc fajnie, że ten napęd znajduje się w tym zestawie, bo będzie właśnie można sobie to autko nakręcać i ono będzie później jechało sobie do przodu. No fajnie, ale tego zestawu raczej nie kupię. No przede wszystkim z uwagi na ilość naklejek, bo tak jak już wcześniej mówiłem i zresztą wam pokazywałem, jest ich tutaj naprawdę sporo w tym zestawie. Kolejny zestaw przedstawia śmieciarkę. Śmieciarka MAC LR Electric.
Cena katalogowa tego zestawu wynosi 159,99 zł, 503 elementy. Przyjrzyjmy się jeszcze temu zestawowi właśnie z bliska. O, fajny kosz na śmieci, fajnie to wygląda. Choć tak w stosunku do śmieciarki to ten kosz jest dość spory. I muszę przyznać, że ten zestaw nawet mi się podoba. Ale też jest tutaj trochę naklejki, to jeszcze takie duże naklejki. Patrzcie, tutaj jest taka spora naklejka na przykład. Mamy tutaj, widzę, takie funkcje techniczne. Światła to też naklejki najwyraźniej, tak, chyba tak. Czekajcie, no niestety tak, zgadza się. Dobra, no tak, trochę tych naklejek też jest. Ale ładnie, ładnie wygląda ta śmieciarka. Podoba mi się. O, tutaj mamy właśnie tą funkcję techniczną, że możemy podnosić ten kontener ze śmieciami. Dobra, no i został nam jeszcze jeden zestaw z serii LEGO Technic. Tak, i to będzie Combine John Deere 9700 4-H Harvester. Tak, tutaj mamy, no najprawdopodobniej Combine. Cena katalogowa 199 zł i 99 groszy, 559 elementów. No i fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Ten zestaw wygląda naprawdę ładnie, ale raczej go sobie daruję, no z uwagi na cenę. Ale ładnie to wygląda. Tutaj też możemy skręcać tymi tylnymi kołami. Tutaj też możemy poruszać tymi zębatkami, więc ładnie to wygląda. Dobra. I jeśli chodzi o zestawy z LEGO Technic, to by było na tyle, tak. I dzisiaj omówimy sobie jeszcze zestawy z serii LEGO Ninjago. Przejdźmy powoli do omawiania tych zestawów, no bo jak widzicie jest ich naprawdę dużo. I zaczniemy sobie... No chyba od tych smoków sobie zaczniemy, tak. Zaczniemy sobie od tych małych smoków. Atak powstającego smoka Kaja. 45 zł 99 groszy, 1 stycznia, 24 elementy, więc no tutaj mało, ale jak widzicie też są to spore elementy, no bo mamy tutaj takie duże skrzydła, tak, głowa smoka, tutaj jakiś ciekawy element, tak, ciekawie to wygląda, aha, bo będzie można te smoki właśnie tak, jakby tu będzie taka katapulta na te smoki, tak, że będziemy mogli je wystrzeliwać, one jeszcze w środku jakąś kulę mają, więc ciekawie to wygląda. Dobra, no i podejrzewam, że takich zestawów jeszcze będzie kilka. Już sobie tutaj zobaczymy. No zgadza się, no bo tutaj mamy atak powstającego smoka Arina. Również 45 zł 99 groszy, 27 elementów, również dwie figurki. I sprawdźmy, jak to wygląda. No na tej samej zasadzie, na tej samej zasadzie, czyli też będziemy mogli właśnie tego smoka jakby wystrzelić. Tak, na tej samej zasadzie, dobra. A jeszcze tutaj wam pokażę, jak to na odwrocie wygląda. Tak to, słuchajcie, wygląda. I lecimy dalej, żeby nie tracić czasu. Chyba jeszcze jest jeden smok, zgadza się. Atak powstającego smoka Nii. Tak? Chyba to tyle, jeśli chodzi o te małe smoki. Tak, jest jeszcze ten Nii i to chyba tyle, jeśli chodzi właśnie o te małe smoki. 26 elementów, cena 45 zł 99 groszy. No i to będzie na tej samej zasadzie, tylko mamy inny kolor i Nije. Tak, tutaj też możemy sobie tego smoka wystrzelić. Dobra. To jest za nami. Aczkolwiek czekajcie, bo tutaj jedna rzecz mnie zaciekawiła. Czy tutaj mamy Lloyda? To wygląda jak Lloyd. Bo Kaja już omówiliśmy, albo Arin to jest? Może to jest Arin, czekajcie. Chyba to będzie Arin. Chyba to będzie Arin. Tak, tak, to jest Arin. Dobra, nie Lloyd, Arin. Bo na tyle to wyglądało, jakby to był Lloyd. Dalej omówimy sobie zestaw bitewny z mechem Jaya. 45 zł 99 groszy. No bo podejrzewam... A nie, nie jest to 4+, to jest zestaw 6+. Okej, okay, myślałem, że to jest zestaw 4+. Wow, 4 minifigurki! 4 minifigurki, a... Cena katalogowa 45 zł 99 groszy, więc super, naprawdę super. 78 elementów. Przyjrzyjmy się temu zestawowi z bliska. Znaczy wiadomo, no ta konstrukcja nie jest jakoś super, no. Nie jest jakaś super, ale mamy 4 minifigurki, więc podejrzewam, że zakupię ten zestaw. Podejrzewam, że zakupię ten zestaw, bo naprawdę się opłaca. Naprawdę się opłaca, bo mamy aż 4 minifigurki. Dobra. Co mamy dalej? To może przyjrzyjmy się mechowi żywiołu technologii Sory. No tutaj będzie sporo mechów i sporo smoków. Również 1 stycznia, 209 elementów. Całkiem spory mech, całkiem spory mech. Znaczy ja raczej tego zestawu nie kupię.
ale wygląda fajnie. Wygląda fajnie. No i tutaj mamy też właśnie grafikę, jak możemy te mechy przerabiać, no bo jak widzicie, jest też mech Cola, mech Kaja, no i te części z tych mechów można właśnie ze sobą łączyć. Dobra. Co mamy dalej? Dalej, słuchajcie, mamy... To skoro jesteśmy już przy tych mechach, to może mech żywioł ognia Kaja. Tak, ale tutaj w sumie mamy dwa mechy, bo mamy właśnie mech Kaja, no i mamy mech też należący do przeciwników. Cena katalogowa 129,99 zł, 322 elementy, okej. Okay. No, no i tak to wygląda. Cztery figurki z tego, co widzę, tak, cztery figurki. W sumie spoko to wygląda. Okej, okay. Ale tego zestawu też raczej nie kupię, bo chciałbym kupić mech Cola. Zresztą teraz już go sobie omówimy. Tylko go znajdę. Gdzie on jest? Mech Cola, mech Cola. Jest mech Cola, dobra. Mech żywiołu ziemi Cola. Tak, raczej ten zestaw zakupię, bo bardzo mi się podoba. On jest tak super napakowany. No i podoba mi się ten zestaw. No, naprawdę fajnie to wygląda. 235 elementów. Dwie figurki, no ale no... Tak jak już wspomniałem, konstrukcyjnie wypada ten zestaw fantastycznie. A tutaj jaki ciekawy nadruk, tak, fajny. Ten nadruk na twarzyczce, super. Dobra, jeśli chodzi o mechy, to już je omówiliśmy. Choć mamy jeszcze mech bojowy Arena, dobra, czekajcie, bo jeszcze jest mech bojowy Arena. No i tutaj mamy, tak, tu już jest 4+. 4+, cena katalogowa 69,99 zł. 104 elementy. Jeszcze przyjrzyjmy się temu zestawowi z bliska. Dwie figurki. No konstrukcyjnie wiadomo, no, no szału nie ma, przynajmniej moim zdaniem szału nie ma, no ale no jest to zestaw 4+. Więc no nie może to też być za bardzo skomplikowane. Dobra. Zostało nam jeszcze kilka zestawów i to już bardziej u góry. Tak, bo te zestawy na dole już sobie omówiliśmy, tu wszystkie. Tutaj w tym rzędzie został nam Smoczy Mistrz Egalt. Smoczy Mistrz Egalt, okej. Okay. Cena katalogowa 329,99 zł, 532 elementy. Mamy smoka, mamy smoka. Ten smok wygląda jak mistrz Wu. Bo ma, wiecie, tą czapeczkę. Tak, wąsy. Nie wiem, może to jest mistrz Wu, nie wiem. Dobra, czekajcie, przyjrzyjmy się tym minifigurkom. Cinder... Lord Raz, Sora, Nia, Lloyd. Okej. Okay. Spoko. Tak to, słuchajcie, wygląda. Ja nie oglądałem tej drugiej części Dragon's Rising, dlatego za bardzo nie wiem, co tam dalej się wydarzyło. Pierwszą część LEGO Ninjago Dragon's Rising obejrzałem, ale drugą część jeszcze nie. Może to zostało wyjaśnione. Może to zostało wyjaśnione, o co chodzi z tym smokiem w drugiej części LEGO Ninjago Dragon's Rising. Ale pewny nie jestem. Okej, okay, tak to słuchajcie wygląda. W sumie fajnie, ale też raczej nie kupię tego zestawu. A nie, mamy jeszcze jednego mech. No tak, jest jeszcze mech mocy żywiołu Lloyda. Tak, 89,99 zł, taka cena katalogowa tego zestawu, 253 elementy. I może tego mecha zakupię, bo też mi się nawet podoba. No a poza tym jest tutaj minifigurka Lloyda. No, ładny zestaw. Tutaj też właśnie mamy możliwość łączenia tych różnych części mechów ze sobą. Okej, okay. No i został nam jeszcze jeden zestaw. Tak, z tego co widzę, to został nam jeszcze jeden zestaw, chyba, czekajcie, upewnię się. A tak, zgadza się. Jeden zestaw, jeśli chodzi o zestawowe nowości LEGO Ninjago. A ten zestaw też ma premierę w styczniu? Też ma, dobra. Została nam Smocza Bitwa Kaja, ale to będzie raczej 4+. 174,99 zł, taka cena katalogowa tego zestawu, 120 elementów i tak, to będzie zestaw 4+. Mamy tutaj właśnie takiego smoka, 4 minifigurki, tak, 4 minifigurki. Swoją drogą Kaj ma fantastyczny nadruk na torsiku i w sumie Wildfire też. Świetnie te minifigurki się prezentują, super naprawdę. Tak, no i tak to, słuchajcie, wygląda. Okej, okay. A czekajcie, jeszcze jest tutaj jakiś fajny miecz. Tak, o tutaj taki super miecz. Super, bardzo mi się to podoba. No dobra. To co, to chyba byłoby na tyle. Przynajmniej w tym materiale. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. To był taki mikołajkowy
przegląd zestawowych nowości LEGO na pierwszą połowę przyszłego roku. W tym tygodniu powinien pojawić się jeszcze taki drugi materiał z omawiania zestawowych nowości LEGO na pierwszą połowę przyszłego roku, no bo mamy jeszcze sporo zestawów do omówienia. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, które zestawy najbardziej wam się podobają. Czy planujecie już właśnie zakupić jakieś zestawy na pierwszą połowę przyszłego roku? A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą smok. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!